były strażnik SS w niemieckim obozie Stutthof uniknie procesu. Powodem stan zdrowia Niemcy, były strażnik obozu koncentracyjnego Stutthof uniknie procesu z powodu stanu zdrowia. Sąd w Wuppertalu ogłosił w środę, że 96-letni były strażnik niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, podejrzany o współudział w zabójstwach w kilkuset przypadkach, uniknie procesu z powodów zdrowotnych, poinformowała agencja AFP. Izba odrzuciła wszczęcie postępowania głównego z powodów prawnych, ponieważ oskarżony jest zdecydowanie niezdolny do stawienia się przed sądem ze względu na stan zdrowia, oznajmił w oświadczeniu sąd. Ze względu na swój stan fizyczny nie jest już w stanie rozsądnie reprezentować swoich interesów w procesie i poza nim, ocenił. Dalej sąd zauważył, że na podstawie akta istnieje bardzo silne podejrzenie, że oskarżony był winny współudziału w zabójstwie w kilkuset powiązanych sprawach. Harry S. jest podejrzany o to, że co najmniej od końca czerwca 1944 roku do końca kwietnia 1945 roku zajmował stanowisko strażnika SS w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, położonym 40 km od Gdańska. W tym charakterze zapewniał bezpieczeństwo transportu więźniów stale przybywających do obozu. Co najmniej raz miał też eskortować transport więźniów ze Stutthofu do Auschwitz-Birkenau w dniu 10 września 1944 roku, przewożąc 598 osób, z których 596 zostało zamordowanych w komorach gazowych. Poprzez swój udział w służbie strażniczej zachęcał do okrutnych, a po części podstępnych morderstw, dokonywanych przez innych, które nie mogły być przed nim ukryte w czasie jego 10-miesięcznej służby w obozie, oznajmił sąd. Wciąż toczy się kilka innych postępowań przeciw byłym strażnikom SS z tego obozu, a także przeciwko sekretarce ze Stutthofu. Prokuratura Witzehoe-Werefen postawiła w lutym 95-letniej obecnie kobiecie zarzut pomocnictwa w zabójstwie w ponad 10 tysięcy przypadków. Jest ona oskarżona o to, że jako stenotypistka i maszynistka komendanta niemieckiego obozu pomagała osobom odpowiedzialnym za systematyczne zabijanie żydowskich więźniów, polskich partyzantów i jeńców radzieckich, poinformowała prokuratura w Szlezwiku-Holsztynie. Również w lutym prokuratura w Neuruppin na wschodzie Niemiec postawiła byłemu strażnikowi obozu koncentracyjnego Sachsenhausen zarzuty współudziału w 3518 zabójstwach. Stoletniemu obecnie mężczyźnie zarzuca się, że w latach 1942-1945 świadomie i dobrowolnie uczestniczył w mordowaniu więźniów obozu. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski skierował w zeszłym miesiącu pod adresem niemieckiego wymiaru sprawiedliwości zarzut, że od dziesięcioleci nie ściga nazistowskich zbrodniarzy. Świadomość, że oprawcy z obozów byli w stanie w większości żyć bez problemów i bez konieczności rozliczania się ze swoich zbrodni w niemieckim sądzie, obciążała ocalałych przez całe życie, powiedział wiceprzewodniczący komitetu Christoph Heubner. Do sformułowania takich zarzutów Międzynarodowy Komitet Oświęcimski skłoniło oskarżenie na początku lutego stoletniego byłego strażnika obozu koncentracyjnego Sachsenhausen oraz 95-letniej byłej sekretarki obozu koncentracyjnego Stutthof. Fakt, że sprawców pociąga się do odpowiedzialności dopiero teraz, jest porażką i zaniedbaniem niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, które trwa od dziesięcioleci, oświadczył Heubner. W niemieckim obozie Stutthof podczas II wojny światowej SS przetrzymywało ponad 100 tysięcy więźniów. Obóz funkcjonował od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku. Ocenia się, że w obozie tym życie straciło blisko 65 tysięcy osób. Liczbę więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu szacuje się na 110-127 tysięcy osób.